菜の花畑に入り日薄れ、見渡す山の赤すみ深し。Kolejny postulat mojej fanki. Uprzejmie proszę o usunięcie Koichiro Habu, najgorszego hipokryty, jakiego mamy tu w Polsce. Chyba jakaś nowa forma. Tsundere. Czy mam odpowiadać na serio? Honne? Czy tatemae? Honne? Czy tatemae? Honne? Czy tatemae? Witam. Dziś przedstawię moją opinię na honne i tatemae, czyli prawdziwe uczucie kontra dyplomacji maniera. Przygotowując do tego nagrania, obejrzałem różne filmy. Myślę, że warto wspomnieć film Ignacego i Emi. O Ignacym to dowiedziałem się niedawno, ale to mój nowy bohater. Absolutny geniusz językowy, niezwykle ciekawy człowiek. Podziwiam także jego cierpliwość wobec Polaków. No i jego miłość do Polski. Świetnie przedstawił swoje przemyślenie na jakże trudny temat honne i tatemae i chwałam za to. Natomiast warto również uwzględnić, że jest jeszcze studentem, czyli prawdopodobnie jeszcze nie doświadczył życia jako osoba pracująca. No i pochodzi z północno-wschodniej części Japonii, Hokkaido. Ja, rówieśnik Noriaki Kasai, pochodzę z południowej części Japonii, Kyushu, konkretnie Kagoshima. A to jest prefektura z mocno buntowniczą historią. Niektóre regiony zachodniej części Japonii to społeczeństwo niskokontekstowe, gdzie ludzie wolą jasne i jednoznaczne komunikaty. A od mężczyzn wymagane jest stanowcza, jednoznaczna postawa. Moje rodzice też wymagali ode mnie tego. Być może dlatego mnie znacznie łatwiej było asymilować w Polsce niż w Tokio. Choć to zależy także od prefektury, regionu, na przykład ludzie z Kyoto są znani ze trudne do odgadnięcia sposób komunikacji. Mam też nieco inne spojrzenie na temat tatemae. Pozorne zachowanie brzmi niezbyt adekwatne, a nie do końca mi pasuje określenie, że Japończycy wolą kłamać niż urażać innych. To znaczy, być może ja też kiedyś tak myślałem, jak byłem młody, ale z biegiem lat zmieniłem zdanie. Dlatego polecam również obejrzeć film Emi. Trochę w stylu nietuzinkowym, więc może to nie każdemu leżeć, ale jeśli chodzi o treść, to naprawdę pięknie wytłumaczyła. Bardzo cenna waga na temat trzymania dystansu, nauczania się manieri. W ogóle nieczęsto się zdarza, że Polacy czy jakiekolwiek obcokrajowcy tak precyzyjnie i obrazkowo wytłumaczyła umysł japońskich, więc szacunek dla niej. Wytłumaczyła tatemae jako manierę, dobre wychowanie. Wytłumaczyła, że nie jest to objawem fałszerstwa Japończyków. Jak najbardziej zgadzam się z nią. Powiedziałbym nawet, że niewiele jest na świecie narodów, którzy starają się być tak uczciwi jak Japończycy. A to, że ze szczerością bywa gorzej, wynika głównie z braku pewności czy presja społeczeństwa, nacisk społecznego, który jest oddzielnym tematem. Odradzam traktowanie tatemae jako negatywne zjawisko. Samo to nie jest kłamstwo, jest nic innego niż maniera, dobre wychowanie, dyplomacja. Owszem, to może stwarzać dodatkową barierę w komunikacji, może to wymagać więcej wysiłku myślowego,
ale z odpowiednim stosowaniem ta tema daje drugiej stronie zrozumienie, że potrafisz się zachować odpowiednio, wykazać empatię w trudnych momentach i zyskać zaufanie, otwierając drzwi do jeszcze wyższego poziomu komunikacji międzykulturowej. Świat nie jest jednoznaczny i czarno-biały. Prawda może mieć wiele aspektów, kłamstwo także, a między nimi są szare strefy, gdzie najczęściej jesteśmy. Grunolotne, ślepe przekonanie, że prawda leży po mojej stronie, bywa krzywdzące, irytujące czy lakonicznie dla drugiej strony. Są momenty w życiu, gdzie szczere słowo może głęboko ranić kogoś. Każda osoba, która posiada choć odrobinę empatii, poczucie empatii, pewnie wie o tym. Emocje czy uczucie również są ważnym elementem w życiu, dlatego osobiście uważam, że każda dorosła, inteligentna osoba powinien posiadać swoje honne i tatemae i równoważyć je. Natomiast ważne jest, aby nie przesadzać w ich stosowaniu i mieć świadomość, w którym momencie stosować jedno, a kiedy drugie. Inna sprawa, że społeczeństwo japońskie kładzie duży nacisk na tatemae i rzeczywiście w porównaniu z Europą miewają tendencję do jego nadużywania. Jeśli to stanowi wasz problem, to myślę, że warto o tym powiedzieć drugiej osobie i zasugerować rozmowę honne. Może przynajmniej dowiemy się, o co chodzi. Może nawet druga osoba chciała rozmawiać na szczerze, ale jeszcze nie miała odwagi. A jeśli druga osoba odmawia wyjaśnienie, to szanujmy taką decyzję. Każdy ma prawo do odmowy dialogu w danej chwili, a zawsze można spróbować innym razem. Albo po prostu odpuszczać. Tak, odpuszczanie również jest ważnym elementem w życiu. Ważnym umiejętnością w życiu. Na koniec pozwolę sobie cytować święte słowo Ignacego. Najlepiej nie myśleć za dużo, bo inaczej można się przemęczyć. Tak, lepiej spróbować niż kombinować. Im więcej upadków, tym większe doświadczenie. To, co cię nie zabija, to cię wzmocni. Okej, to tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Ostatnio trochę było dużo ciężkich tematów jak dla mnie, więc w najbliższych nagraniach będzie lżejszych tematów trochę. Jeśli macie jakieś życzenia odnośnie zagadnień, to dajcie mi znać. Jeśli chodzi o życzenie dotyczące stosunki japońsko-koreańskie, to postaram się wypowiedzieć więcej w najbliższych czasach, czy znaczy w przyszłości, ale może nie prędko, bo za dużo to nic zdrowo. I proszę o wyrozumiałość. Dobra, to jeszcze raz dzięki, do zobaczenia, do następnego razy, trzymajcie się. Do następnego razy. Scream.